O nie, zmienili to modami. Można teraz awansować tak o sobie. Ale syfilis. Znaczy dobra, ma to swoją zaletę, ale takie trochę słabe moim zdaniem, no. Dajmy też sobie tak... Ach, żeby było tak śmiesznie, hehe. Willpower, niekoniecznie agility. Speed. Dajmy też to agility. No tutaj wiadomo, major points. Blades, heavy armor. Akrobatyka niekoniecznie. Block. A czy to jest podzielone na moje majorsy? A, tak jest to podzielone, dobra. Okej. Security? O, proszę bardzo. Jednak sobie wybiliśmy Bladesa. Co? Nie mogę sobie tego zwiększyć? Okej. No to w takim razie może Security. Też nie? A, bo to mi zostało... Nie no, Major mam jeden punkt. To sobie zróbmy tak. Craftinga nie używam. Speechcraft. Nie, dobra. Speechcrafta nie rozwijajmy na razie, bo bez sensu. Trochę destrukcji, bo jednak używamy tego zaklęcia. Hehe. To dobra, dajmy sobie tak. Ale czemu ja nie mogę na przykład... Ale lipa. Nie mogę innych współczynników sobie rozwinąć. No trudno. No i co? I teraz mogę na przykład... Czy jak teraz pójdę spać, to się powiedzmy zaliczy, czy co? Bo nie rozumiem teraz tego systemu levelowania, który tutaj mamy w tym momencie. Okej, dobra. Przecież teraz chyba nie mogę zrobić undo. Dokładnie, bo już to jest przyznane. Czyli trzeba je przyznać i spać. Dziwne, strasznie, no ale dobra. Prześpimy się do 12 godzin, do około 6, no tak, cyk, siup. Dobra, jeszcze sobie zarąbmy z powrotem naszą zbroję. I załóżmy naszą zbroję. Gdzie jest moja zbroiczka? Tu jest! Jestem gotów się nadupcać, szefie. Jestem gotów się nadupcać. Tak z jedną walkę sobie pychnijmy, wiecie. Dla hajsu, bo i tak tutaj musieliśmy przyjść oddać questa szeremu księciowi. You know what brawler rank is worth around here? Nothing. Dobre, dobre. You might be ready, but the arena ain't. Od 9. Już. You know what brawler rank? Siup. Walka. Okay, brawler, you... Idziemy. Ta tam tłucze dalej. Idziemy dalej się tłuc. I w sumie potłuczemy się, zrobimy tego questa z tamtą kobitą, że tamten jej mąż coś tam ukradł. No w sumie ciekawie. Czemu by nie? Ale ja ciężko teraz stąpam, o Jezu. Dlatego trzeba rozwijać skill heavy armor, żeby heavy armor był lżejszy dla nas. This match is a battle of the brawlers. Let your voices be heard as these brave warriors fight for glory. Combatants, begin!
Ty to w sumie czekaj, zanim się walka zacznie, to co może miecz naprawię. Mam trochę tych Reaper Hammerów. Dobra, dzięki. No nie mam brody. Ty! Dostałem jeszcze bonus, to że wypoczęty jestem. Coś się chyba popsuło tutaj na arenie. Ziomek, tak nie wolno. Gościu, z czym do ludzi? Ja z wampirami właśnie walczyłem. Mamy obrót świderkowy. Ajajaj, z równowagi nas wytrącił. Nie trafiłem! Ten świderek jest sick po prostu, jako obrót. Co buczycie? Ja wygrywam. Au! Au! O ty. Leż. Ale co tu się stało? Czemu to jest wszystko czarne? CJ, popsułeś się. Ty, ja se miecz dopiero naprawiłem, człowieku. Musiałeś być taki trudny do pokonania. Masakra. To jest też bardzo przyjemne, że nas arena naprawia od razu. No, miły aspekt. Dzień dobry. Four wins is okay, kid, but it don't make you grand champion. Dobra, dobra. Tam wiesz, co możesz tam zrobić ze sobą, nie? Cyk. CJ się teraz przebiera w swoje rzeczy. To ja se idę być dalej bohaterem, a ty se tutaj bądź dalej frajerem. Do widzenia. Dobra, moi drodzy, bitwa wygra... Jezu, po tej wodzie, co się ze mną dzieje? Gorzej jak po browarach. Co? Czy to jest możliwe? Nie. Słuchajcie, jako że tamta miła pani nas poprosiła, show in progress quest. To. Dokładnie tak. Okej. Okay. Czyli to jest fort obok Anvil. Spoko? No Jezu, jednak nie. Niech będzie chociaż ładna pogoda. No, dobra. Nie jest to ładna pogoda, ale jest chociaż jasno. Myślałem, że ktoś we mnie kulą ognia cisnął, to jest promień słońca taki. Dobra. Grunt, że słoneczko świeci, światełko jest, cieszą się dzieci. O, lepiej, ładniej. Eleganciej. Dobra, to ciśniemy teraz tego fortu. Jestem ciekaw. O, aleickie ruiny. No to chyba zbaczamy jednak z kursu. Czyli jednak fort sobie zostawimy na inną rozrywkę, moi drodzy. Dzisiaj myślę, że chyba ale... Cholera, jednak we wszystkich grach wilki to są najgorsi przeciwnicy. Myślę, że te ruiny nam zajmą tyle czasu, żeby śmiało napełnimy ekwipunek i będziemy wracać do miasta, żeby wszystko posprzedawać, więc... Ale no nie jest to powiedziane, bo to mogą być jakieś małe ruiny. Niektóre chyba są takie, że do nich wejść nie da. Z tego co pamiętam. Ale zobaczmy, zobaczmy. Kurde, szczerze powiem wam, że... Fajnie jest tak bez takich mega turbo modów grać. W sensie, że Garlas AGA to jednak chyba nie są małe ruiny, z tego co pamiętam. To znaczy fajnie jest tak, wiecie, eksplorować to wszystko, nie cisnąć wątku głównego,
tylko szukać sobie właśnie jakichś takich ruin, jakichś takich skarbów. Gdzieś znaleźć swoje tam, wiecie, 5 minut, żeby coś zarobić. Żeby była ta przygoda, bo jednak jak tak ciśnić ten wątek główny, no to jest lipka. Znaczy jest fajnie, ale no... Szybko ciśnicie tę grę i dupa. I już nie ma co robić potem. Bo jednak... Oj nie, to są trujące gazy chyba. Jednak, kurczę, blaszka, ten main quest tak motywuje, że dobra, to zrobię tutaj jeszcze jakiś quest poboczny, a potem zacznę może main questa tam gdzieś tykać. A jakbym teraz... To było bardzo szybkie. Tutaj nic nie lata? Okej. Halo, bo ja tutaj znowu nic nie widzę. Ja wiem, że wy jesteście źli nekromanci w ogóle. Chodź tu! To, że jesteś nekromantą, nie znaczy, że musisz chodzić po ciemku, chłopie. Gdzie jest ta twoja koleżanka? Paradoksalnie... Wow! No i proszę bardzo, magiczne rzeczy. Jezu, idź sobie ode mnie. Ja nie mam na sobie nic, co mógłbym z tobą walczyć teraz. Dobra, git. Paradoksalnie, jak do mnie podchodzą, to jest najlepsze, co mogą mi zrobić. Bo wtedy mam jakąkolwiek szansę zadać im obrażenia. Bo mogę oczywiście próbować czarami. No ale oni oczywiście chcą uciekać przed moimi czarami. Jest to przykre i krzywdzące. No ale no... Nie można mieć wszystkiego. Dobra, co my tutaj mamy? To jest w ogóle chyba perytie? Nie pamiętam. Cyk, o proszę bardzo. Alchemiczne cuda. Tam jeszcze oni wszyscy mieli książkę. The Black Hand Tome. Ty, spoko. Czar z trucizną, spoko sprawa. O, alejckie relikwiarze. Goldzik, tam jedno, żeby był jeszcze jeden, bo też się świeci, jak walczyliśmy. Halo, gdzie on? Ktoś chyba tak wołał do nas, że nas słyszy. Ja się nie zniechęcam i idę dalej. Oj. Aha. Okej, dobra. Gość na pewno będzie szybszy niż upiór, którego przywołał, więc mam nadzieję, że on mi tutaj wyjdzie naprzeciw. Dobra, przywołał zombie, to tam pół biedy. Co prawda jest to przywołanie, więc on może teraz przyznać kolejnego, ale no... Właśnie to zrobił, no dokładnie. Czy wy musicie od razu wszyscy wszystko przywoływać? W sensie, ja wiem, że jesteście nekromantami, ale dajcie mi chwilę, no. Hmm.
Ty, daj chwilę. Ty, no ty jesteś dobry, gościu. Ja cię zaciukam. Dobra. Chwila spokoju, proszę. Teraz jeszcze kaptur. Maciuga? Dobra, udźwignę. Tam są kamienie Welkend, więc myślę, że też będzie można je sobie zabrać. Raczej nikt się chyba nie obrazi, mam wrażenie. Na pewno nie wy przede wszystkim, bo nie żyjecie. Dobra, z łuku je będzie najłatwiej, chyba najszybciej. Halo. O. Piu. No, bo już miałem powiedzieć, że serio, gro. Piu. Ty, no przecież ja mogę teraz użyć tego kamienia Welkend, chociażby jednego. Żeby sobie uzupełnić magię i się zacząć pozdrawiać tutaj, żeby nie złapać teraz ten. No, więc nawet jeżeli nie... nie jako cenny nabytek w sklepie, to mogę je traktować jako uzupełnienie many w tym momencie. Zwłaszcza, że one przywracają całą manę. To nie jest tak, że one przywracają całą manę, bo ja mam mało. One przywracają calutką manę, jaką wasza postać może mieć. Także myślę, że bardzo fajnie, bardzo miło. Cyk. Elegancja Francja. Siup. Piu. Śmieszna jest ta fizyka w Oblivionie. W sensie naprawdę podoba mi się to, że pomyśleli o tym, bo dzisiaj jednak... Nie wiem. O, dzień dobry, Aleksandrosie, witam. Hupsz. Okej. Okay. No, to znaczy włosy rozpuściłem i tyle. Żul jeden. Dobra. Kamienie Welkend zdobite. Carl Johnson idzie na dalsze podboje. Lecimy. Na pewno cieszy mnie to, że tutaj już nekromanci mają pozgarniane szaty, bo są cenne. Tylko niepokoi mnie ta komnata ze smrodem. Ja włosy może sobie, znaczy ja przede wszystkim włosy odnoszę zawsze spięte. Więc to jest też inna kwestia. Ale... brodę zapuszczam sobie. Stwierdziłem, że w sumie pierdolę. Chcę mieć fajną, długą brodę. I będę się tego trzymać na razie. Dobra, to te pułapki, myślałem, że jakiś tutaj... potężny stwór. Czyli co? Czyli tędy wracamy sobie do punktu zwrotnego. Okej, okay, dobra. To jeszcze zobaczmy tą odnogę. Chociaż coś czuję, że tam mi się nie będzie podać, no bo mówię, tam jest ta pułapka śmierdząca. Chociaż może jest szansa, że w związku z tym, że przeszedłem to naokoło, tam będzie wyłącznik smrodu. Liczę na to bardzo mocno i szczerze i głęboko. Ktoś się właśnie tam dusił, bo było słychać. Git. Jestem przeciążony. Ach, co by tutaj wypierdzielić w takim razie? Chociaż pytanie, czy będę musiał, bo może znajdę coś, co mi zwiększy siłę. Jak kursy? Spoczko, oddaliśmy projekt grupowy teraz i zaczynamy jutro JavaScripta. To mogę w sumie, bo nie jest jakieś super cenne, a jest ciężkie. Tylko też pytanie, bo mnie tutaj zaklnęła, czy to nie, nie, to jest Drain Health. Tak, oksy mam nowe, no. Mam nowe okulary, musiałem wymienić. Ja chyba robiłem live'a w tych okularach już, Aleksandrosie. Musiało cię nie być, to był chyba ostatni live z Minecrafta. O, super. Dobra, ustawmy sobie
dziecko. Okularki mam nowe, wymieniłem sobie, bo miałem po prostu wadę wzroku już pogłębioną i były potrzebne nowe oksy dla mnie. No i nadszedł czas na zmianę, wymieniłem sobie po prostu. No pewnie tak było, pewno tak było. Znaczy Tusia na przykład też mówiła, że widziała, nie wiem. Ty no, to był w ogóle bardzo dobry run w tym momencie do tych tutaj ruin. I chyba faktycznie, tak jak mówiłem, do tych do tego fortu, no, do tego fortu nie będziemy teraz śmigać, bo jesteśmy przeciążeni, ale wrócimy sobie do Anvil i zaczniemy po prostu handelek, moi drodzy, podstawa. Bo jednak mamy te klamoty. Najgorsze jest to, że nie możemy na przykład opłacić sobie w karczmie jakiejś miejscówy, żeby mieć gdzie chować klamoty. Musimy kupić dom. Siema. Masz piękny pancerz, ale powiedz mi, czy masz możliwość handlu? Jaki potężny dziad! Ja chcę zobaczyć, czy wy macie możliwość jakiegoś handlu, bo raczej chcę sprzedać magom magiczne rzeczy. I greet you. O. Can I interest you in some of my wares? A masz może, chłopie, o, to byłoby spoko. No ale nie mam tyle ten. Ej, masz może... Nie wiem. Czy masz może... Nie masz. Bo bym chciał zobaczyć, czy on ma właśnie jakieś kocie oczy. Soul Trap myślę, że nie. To sobie możemy sobie... Absorpcja życia. Jeżeli to możemy używać, to... Wiem, ale naprawdę ostatnio ciężko z czasem, więc stwierdzam, że wolę zrobić sobie taki luźny właśnie live z Obliviona, którego znam, czy z Minecrafta i się tam trochę powydurniać, niż teraz się uczyć nowej gry jeszcze na szybko. Ale może dziwne włosy, gościu. O, to jest pan czarodziej. Ile? No chyba cię coś tam siabalaba. To mu sprzedamy. Dobra. Czemu to jest osobno? W teorii będę miał chyba więcej, mam wrażenie, ale nie wiem jeszcze. Czemu to się różni? To jest jedno i to samo. Skumy mu nie sprzedam, bo by musiał być, kurde... That's a good deal. Jakieś tam trucizny tego typu, to myślę, że mogę sobie sprzedać śmiało. Wampirzy pył, chłopie. Trzanuj mnie chociaż, proszę cię. No. Mogę dać mu ten kamień Welkend też w sumie. That's a good deal. Co tam jeszcze? Masakra. No, to jest masakra w sumie. Nie brzmi dobrze generalnie, ale czaję temat. Tak, another satisfied client. Ale czy jest tutaj u was jakiś dziad bądź babuga, która będzie chciała kupić moje pałki? Czyli chyba nie. Chyba nie. Znaczy, no domyślam się, ale no w sensie, wiesz co chodzi, no tak trochę słabo to wszystko brzmi w ogóle. Wiadomo, że tu pewnie nie narzekasz, ale... What do you want? Dobra, powiedz szefie, czy ty będziesz chciał ode mnie kupić te magiczne pierdolniki? Tak. Dobra, ale definitywnie, chłopie... 55%. No fajne są te dagery. Ja raczej wolę fire damage.
a good price for elegancko. A good custom. You've made a good legacy sobie może zostawię na razie? Chociaż nie wiem. Nie wiem, czy potrzebuję. To jest blunt i też jest two-handed. No też prawda. Pff, czy ja chcę coś teraz... Kurde, nadal w tym legacy się zastanawiam, czy to sprzedać. A dobra, ciul. Zostawię tylko za ten silver dagger na jakieś tam duchy czy zjawy. I teraz tak. On w ogóle chce, żebym kupił od Legacy od niego za 1600, także pozdro, nie? A nie ma dla mnie nic ciekawego, tak naprawdę. Dobra, to w sumie możesz mi naprawić rzeczy? Ile by to kosztowało? 26 golda, dobra. A to właśnie to nie jest Skyrim w sumie, tutaj chyba to tak nie działa. Plus on ma pomocnika, więc... No. Dobra, anvil przebadanet, klamoty odłożonet, w ogóle mówię, wampiry mi brodę zgoliły. Te też szmaty nekromantów by się wypadało gdzieś sprzedać. Gdzie jeszcze jest sklep w anvil? Tu jest karczma, no co najwyżej jest na wybrzeżu, ale to raczej nie kojarzę, żeby na wybrzeżu ktoś kupował takie rzeczy. W anvil chyba tak stricte nie ma takiego chyba handlarza. Kurde, bo mi trochę wadzą te szaty. Znaczy, no nie są jakieś ciężkie. Dobra, są. Waży 1-4, czy wszystkie ważą? Zobaczmy. W ogóle. Jedna waży 4! To ja ciulam do Imperial City, to sprzedaję! W ogóle nie śledzę. Ja teraz dzisiaj śledzić będę Bethesda Showcase. Chcę Starfielda zobaczyć w końcu. Ale już słyszałem, że będzie cholernie drogi. Najtańsza wersja 340, jak nic. Wiem, że tam dużo DLC powypuszczali chyba. No domyślam się, że pewnie będzie tam jakoś niezbyt dużo. Jaki ty masz pancerz piękny. Czekajcie, kto by chciał kupić ode mnie zaklęte rzeczy? Może Rondir? Rindir? No. Bo tamten ma... O, zaklęcia! W sumie, zobaczmy przy okazji, jak już tu jesteśmy. Czy ma może kocie oczy? Ale Mikołaj! Edgar Vautrin. Ale wyglądasz zajebiście. What can I interest you in? Dobra, no to masz książki, a ja chcę spele. What can I interest you in? Czy masz, panie kolego, spela na nie masz? Okej. Okej. Ma spell. Dobra, w sumie to jest niedrogi spell i niezbyt trudny, więc na pewno się przyda. A tak to chyba raczej co? To jest on touch, to tam mało. Albo on target. Nie wiem, zawsze jakoś tak mnie nie kręci, przepraszam. Przy okazji. Nie daj mi to expa? Pewnie tak, no ale w sensie wiesz, no ja tam akurat Bethesdzie ufam pod tym względem, że wiem, że mógł on kupić te szaty. Pod tym względem, że jednak... Good day. Nawet jeżeli gra będzie średnia, to młody, że zrobię robotę i gra będzie dobra. Dobra, to jest chłop, z którym się na pewno dogadam. Już mam ustawiony mój ten. To on mnie w ogóle bardzo lubi. To... Spróbuję 60 może. Kupił. Elo. 455. That's a good deal. No jeszcze jak good deal, chłopie. Elegancko. No to raczej mogę sprzedać, bo nie będą dość zwykłych ubrań. To też. No i gicik. Bailando. Another... No i Bailando. Farewell.
Ty no kurde, guys. Jest dobrze. Hello. Hello. Dobra, myślę, że do tego fortu można jeszcze skoczyć sobie na szybko. Chyba, że gra się wypierdoli po drodze, to już... O, yes. Mówi mi, że wrogowie są w pobliżu. A ja chcę tylko przespać do tego, żeby było rano. O. I dalej są te wrogowie w pobliżu. Przynajmniej mogę zapisać grę. Dobra, to już jest Salman. Jest Carl Johnson. Boom. O, właśnie. Nauczyłem się spela, że jak będę przyciążony, to mogę tam dodać sobie 50 punktów. Mega fajna sprawa. Także zawsze tam coś elegancko będzie. Czarne dłonie. Ajajaj. Kurwa, chłopie. Ja mam dalej ten safe. Mimo, że już dawno mody się rozjechały i nie gram w Skyrima w polską wersję językową od X czasu już, to ja mam dalej save'a. Także tak. Bo to jest minus właśnie życia w Polsce, że kurde... Że wy po polsku mówicie. Jakbyście wszyscy śprechali po angielsku, byłoby łatwiej. Bo nie trzeba było się bawić takie rzeczy jak właśnie jakieś tam polskie wersje w dublaże, etc. Czy to jest świątynia? W sensie przydrożna? Chyba tak. Ty, mega fajnie. Bo potem... spieprzaj. Tak, to jest Way Shrine. Bo potem będę kurde chodził i szukał tych pieprzonych ten. Nice. Bardzo fajnie, że tego Way Shrine'a znaleźliśmy. Bo jeżeli będziemy robić dodatek Knights of the Nine, to trzeba będzie znaleźć wszystkie 9 Way Shrine'ów, czy to wszystkie 8, nie pamiętam, ale chyba 9. Bo dla każdego bóstwa. Także superaśnie. Jedno już z głowy. Ten fort też tutaj blisko, także... Tararirararara. Czołem bandyci. Przyszedłem was zgładzić. Au! Elegancko. Króciutko z takimi. Strzały mogę se podnieść, bo tak jak wtedy sprzedałem je bardzo fajnie. Ciężkie to, więc chyba nie. Dobra, żadnego tutaj dziada więcej nie ma. Czy to naprawdę, to będzie szybka akcja w sumie. Więc zczyścimy fort i będziemy kończyć na dzisiaj. Niestety, niestety moi drodzy. Kuźwa! Zczyścimy dupę se co najwyżej. Od kupy. Pieprz się gro. A było tak pięknie. Tak dobrze. Dramat. Halo, pomijam to. O. Ale był autosave. Dobra. Autosave po wyjściu z tamtego tego. Dawaj, Aleksandrosie. No dobra, nie jest jakoś super daleko. Ale w co? Co? Co można zagrać? Ja bym w sumie teraz ograł jakieś takie gierki, które wyglądają właśnie... Tak, właśnie widzę, obserwuję czasami. I no, serio, scena moderska Bannerlorda bardzo fajnie się rozrasta. Cieszy mnie to niezmiernie. Bo naprawdę... Moderzy niektóre rzeczy robią bardzo fajnie. I to jest moim zdaniem dobra rzecz. Bo ja właśnie nie rozumiem wszystkich producentów tych gównogierek, które są niby takie duże, open worldowe, nastawione dla graczy i w ogóle. No i to jest chore.
Ale właśnie nie rozumiem takich pacjentów, którzy no, bo my nie życzymy sobie modów, bo to jest nieszanowanie naszej pracy. To jest wręcz przeciwnie. Fakt, że moderzy chcą zrobić mod do twojej gry, to jak dla mnie nie jest nieszanowanie twojej pracy, tylko to jest właśnie pokazanie, że jesteś dużym fanem tej produkcji i chcesz coś do niej dodać, żeby ludzie w to dłużej grali. No ale wiadomo, chciwi ludzie z chociażby EA... O, teraz baba! Dwie baby! Nie, dwie baby najgorzej! Masakra, na dwie babolce trafić. No, to jest chore podejście. A kurczę, dlatego ja mega szanuję Bethesdę z ich podejściem, że no, wasza gra tam se wyjdzie. Może nie będzie jakoś zajebista, ale ludziom się podoba. I moderzy to wszystko zrobią. I to jest cudowne. No to jest poziom Rockstar Games, tak? Że im się nie podobało, że ludzie na przykład modowali GTA V, nie podobały im się konwersje modów z GTA Vice City czy Trójki. Nie podobało im się, jak ludzie robili ten roleplaya w pewnym momencie. Chcieli też, kurde, roleplaya troszeczkę tam wcisnąć, to przecież musieli zrobić osobny launcher. No. To tak, tak. Znaczy w sumie... Ciężko powiedzieć, czy oni aż takie podejście dziwne mają. O, tu była skrzyneczka. Bo jednak fakt, wykorzystują dużo rzeczy moderów, ale czy ja wiem? No, to jest definitywnie tak. Workersiki to jest złoto, co oni robią z community w ogóle. No chyba, że trafi taki ten chujek jak ostatnio, że chciał zbanować z grę, bo nie dostał kredytów. No i elo, jest tutaj ciemno jak w dupie. Boom! Te dźwięki są chore. A to chyba, że tak, no dobra. Kurde, jak te takie super wojowniczki, to słabo wam coś idzie, drogie panie. Wezmę to. W razie czego mi się przyda na sprzedaż. Jeszcze tutaj w ogóle idę z lampą włączoną. To tak jakbym chodził teraz w Alanie Wake z latarką. Więc cóż. Łoj! Ale unik! Aha! Au. Halo? Obruchowo ze Skyrima chciałem zrobić blok tarczowy. Battle Mage. Najgorsze. No jo, no chłopie. Obowiązkowo przecież. O! No i elegancko, dobra. Boom. Co to jest? Czy to jest prze... Dobra, czy to jest przejście między lokacjami? Tak, okej. Okay. Czy tu będzie może jakieś... Zaryzykuję pytaniem, ale łóżko? No bo w sumie zrzemnął się godzinkę, żeby się zregenerować. Bo niestety no... Raczej większość mojej many teraz idzie na światełko. Uwielbiam pszczół. Wow, krabopająk! Nie, to jest mad krab. Okej. Okay. Jest szansa, że tutaj w sumie się zdrzemnę. Panie. Dobra, to sobie otworzę, ale... Ale mam przecież spele na otwieranie takich zamków. Więc haha. Jokes on you. Czyli nie, dobra, tutaj nic nie ma. Okej. Okay. To teraz tak. Magic, heal minor wounds.
Dobra, widzę, że tym się za bardzo tutaj nie... Nie podciągnę. Trudno, tak będzie lepiej. Ustawmy sobie... A, dajmy na razie to. Flarkę. W tym momencie chyba nie potrzebuję za bardzo świata, bo jest włączone. Carl Johnson. Boom. W ogóle dla mnie to jest steel shock, że to jest drugi level cały czas. W sensie ja wiem, że no, nie gram jakoś super długo, ale w Skyrimie też miałem chyba 50. W sensie no... Wiecie, nie że hejtuję, bo uwielbiam Skyrima, ale naprawdę pod względem starych testów on jest tak bardzo uproszczony. Jest dużo, dużo prostszy. Levele lecą jak dzikie. Można levelować w co się chce, kiedy się chce. Więc jakby nie czuć takiego... Haha, przeskoczyłem! Nie czuć takiej presji tego, że musimy jednak myśleć nad tym, jak levelujemy w grze. Gdzie jednak tutaj, no widzicie, ja mogę sobie pozwolić... Ja mogę sobie pozwolić na... Jakieś tutaj jak... Znaczy w sumie nie mogę sobie pozwolić. Au! O ty dziadu! Nie mogę sobie pozwolić na jakieś takie, wiecie, super duże błędy w stylu, że nagle... pakuję wszystkie punkty tylko w ciężki pancerz i potem się martwimy, co będzie. Bo gra się tak wyskaluje, że ja po prostu nie będę w stanie zdawać obrażeń przeciwnikom w którymś momencie. A w Skyrimie to jest... Spoko, ziomeczku. Całą grę grałeś wojownikiem i wpakowałeś wszystkie punkty w walkę. Żaden problem, to teraz wpakuj wszystkie punkty, jakie tylko masz w magię i będziesz magiem. No i ludzie się tłumaczą tym, że to jest po to, żeby właśnie gracz nie musiał zaczynać nowej gry, tylko mógł ze swoją postacią. Ale dla mnie to jest takie słabe właśnie, bo to jest kuźwa RPG. To jest RPG i to wszystko powinno się wywodzić właśnie z mechanik D&D, gdzie kurde, no nie ma sytuacji, że ty nagle w środku gry stwierdzasz, że a pieprzyć to nie chcę już być wojownikiem, chcę być magiem. Oż ty! Nie! Nie ma sytuacji, tak jak w prawdziwym życiu, że nagle sobie stwierdzicie, że a, siemano, kojarzę coś. Stwierdzicie sobie nagle, że siema, ja byłem całe życie, dajmy na to, stolarzem, mam warsztat, który bardzo dobrze prosperuje, bardzo dobre zarobki i nagle z dupy... I nagle z dupy, że ja chcę se być... I nagle z dupy, że chcecie być młynarzem. Bez doświadczenia, bez niczego. Okej, może wam się udać, ale to jest naprawdę taki skrajny przypadek, że... Wątpię, że wam się uda. I tak samo jest właśnie z RPG-ami, że normalnie w RPG-ach to tak nie działa, że gracie całą grę wojownikiem i nagle stwierdzacie, że ja chcę sobie być czarodziejem. Dlatego mnie to boli, że tak bardzo uprościli to. Czy ja już znalazłem to? Tak, znalazłem. Okej. I tu już na przykład, kurde, drugi level i już tutaj bandyci mnie trochę połupali. O! I tu mnie bandyci połupali i teraz żałuję, że nie wziąłem tych kamieni Welkens. Mogę ich nie sprzedawać w sumie. Bo one mi dają boosta do many wtedy. Jest dobrze. Bo tutaj raczej nic ciekawego nie znajdę. Jezu, to jest i tak za ciemno. Na hardzie! Okej. Dlatego też na przykład trochę bardziej wolę system otwierania zamków z Obliviona, bo widzieliście, on się wydaje może skomplikowany, ale on jest cholernie prosty, on tak naprawdę wymaga cierpliwości.
niczego więcej. Jak widzicie, że te zębatki opadają szybko, to po prostu nie klikacie. Jak one opadają wolno, to macie czas, żeby kliknąć i zatwierdzić, że zębatka zostaje w tej pozycji. Nie wiem. Jestem chyba już stary, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Życie. Jest Nobelą. Słyszę kolejnych wrogów i to mi się bardzo nie podoba. Odruchowo. Musiałem od razu skrzyneczkę otworzyć. Serio musiałem zrobić dwa razy unik mojemu czarowi i teraz nie mam many. Weź. Bujaj się. Kuźwa. Ale ty jesteś niemiła. Czekajcie, tylko odpiszę na wiadomość. Siu. W ogóle nie powinno też już piszczeć, jak ten. No wiecie, o co chodzi. Kurde, no. Mocno. Serio, ty służeczko. To ja zrobiłem cały proces uzdrawiania się, gdzie mógł tutaj się po prostu zdrzemnąć na godzinkę. Pyk. Jestem uzdrowiony. Dramat. Czy to jest wyjście? To jest... Nie. Okej. Okej, elegancko. Pyk. Jeszcze tutaj mam pochodnie. Super. Ja mam też bonus do expo, co się wyspałem. To jest w ogóle hit. Ale cofnijmy się tam, bo tam coś jeszcze było w sumie. Co kompletnie pominąłem. W ogóle też mi się podoba, że zaczęliśmy zapieprzać w levelach, bo dopiero co wbiliśmy na tym live'ie poziom drugi. A już jesteśmy w połowie drogi do trzeciego. Że nice. Co to było za miejsce? Zejdziemy tam pewnie w głąb, ale zobaczcie, dokąd to prowadzi. To chyba prowadzi po prostu na dół, tak normalnie, po ludzku. O! Akurat kapturek mnie nie obchodzi. Przepraszam, kapturku. Ty, no kurde. Dobra, one to mają, widzę, takie szanse, żeby wejść. Że ja sobie będę tam rzucał. Nieważne. Au! Babo! Byłoby fajnie się ją widzieć, naprawdę. Ale z drugiej strony mógłbym to zmienić w settingsach modów, żeby tu nie było tak ciemno. Ale z drugiej strony, czy ja chcę to robić? Bo to jednak są lochy, tu nie ma w ogóle światła innego niż to ognisko malutkie. Więc jednak to ma swój klimat, że tu jest tak ciemno jak w dupie. Nie wiem. Takie pierdoły mi się już podobają w grach, że jest ciemno. Dobra, chyba to wszystko tutaj już tak naprawdę. Zczyszczone. Jako, że niby nie powinienem tego robić, ale mam tylko możliwość, to się teleportnę stąd. Żeby nie tracić czasu w sumie. I wracamy do tej dobrej kobity. Weźmy sobie save'nijmy.
Powiedzmy, że się udało. Mamy maczugę jej męża. Czy to jest w sumie jej rodowa maczuga? Siemanko! Found rock shatter yet by chance? No kurde. I'd already convinced myself I'd never see rock shatter again. But I was wrong. No. What's become of Yalfi? Nie żyje. He was a good man when I married him, but greed took a hold of his heart. While I'm not happy, I'm just glad that it's all over. I feel I owe you something for your efforts. Yes. I feel it only appropriate that you have my dowry. To co ona mi dała? 900 gulda! No i to ja rozumiem, ja jestem teraz lepszy niż Wiedźmin. I to jest to, co ja tak mogę żyć. Jest 16. Sklepy w Tesie są chyba do wieczora otwarte? A co to za tablica? Na sprzedaż, pancerz mithrilowy. Czy to mi daje jakieś na przykład markery na mapie? Nie. O, Velwyn Belnirus. To jest też ciekawy kłeścik, ale to już na dzisiaj na pewno. Ja tylko bym sprzedał te stare pancerze, co znalazłem. Znaczy, co zabrałem z bandytów. Nie chciałem uciekać w sumie. Bo już jest pora na potwora. Chyba, że mój stary przyjaciel tutaj akurat rezyduje, to... Hop. Elegancko. Cześć. What do you want? Jak zwykle pohandlować z tobą. Only quality goods for sale here. What can I interest you in? Strzał, nie było tylko tam, ale te kirysy, no właśnie. Grosz do grosza i proszę bardzo, u Salmana jest kokosza. Prawie 4000 golda. No, I'm shocked. Co prawda ona tu jakąś tam super maczugę, która kosztuje 5000. I appreciate your business. No ale no. A ten to kto? Oh, hello. Nie. Hello. Dobra, kurde, Bella. Fajnie się udało dzisiaj obłowić. W sensie... pochodzili im sobie, powalczyli im. Meeting z wampirami był. To na pewno na plus. I cóż. Moi drodzy, ja się będę z wami żegnać, także bardzo wam wszystkim dziękuję za czas, dziękuję za obecność, za oglądanie zapisu. I widzimy się kiedyś.